Dzień dobry i witajcie tego wspaniałego dnia. Dzisiaj odcinek szykuje nam się długi, więc usiądźcie wygodnie, przygotujcie sobie kawę lub herbatę i zapraszam do wysłuchania. Smutna wiadomość w środowisku fanów fantastyki. W wieku 87 lat zmarł Lech Jęczmyk. Znawca science fiction, tłumacz, eseista, redaktor fantastyki i nowej fantastyki. Postać w fandom jest znana i ceniona. To jemu zawdzięczamy takie antologie jak Kroki w nieznane oraz Rakietowe szlaki. Zawdzięczamy mu również tłumaczenia książek, m.in. Philipa K. Dicka i Kurta Vonnegata. Innymi słowy, wielka szkoda, że odeszła kolejna legenda. Wydawnictwo Wideograf oszukuje ludzi i nie wypłaca im należnych pieniędzy. Takimi informacjami podzielił się na Facebooku Mort Castle, autor Nowego Księżyca na wodzie. Co bardzo ważne, w swoim poście autor umieścił chronologiczny spis wydarzeń sprzed opublikowania wpisu. Wygląda to, mówiąc wprost, absolutnie skandalicznie. W lutym obiecano mu wypłatę pieniędzy do 15 kwietnia. Nie dostał ich. Prezes wydawnictwa, Franciszek Leki, tłumaczył, że był chory. Obiecał pieniądze do końca maja. Mortcastle nie dostał ich. Dostał za to informację, że otrzyma pieniądze w pierwszym tygodniu czerwca. Nie dostał ich. Zaś Wideograf w ogóle przestał reagować na wiadomości. Autor nie dostał pieniędzy do dziś. Nie muszę mówić, że to skandaliczne zachowanie. Niewypłacanie autorom należnych tantiem to zwyczajne złodziejstwo. Żeby było jeszcze gorzej, to mówimy tutaj o kwocie rzędu 1500 dolarów. Nie takiej znów dużej. I normalnie w tym miejscu mógłbym zakończyć tę wiadomość. Przestrogą przed współpracą z Wideografem i jakimś ogólnym komentarzem na temat tego, że to dość czytelny sygnał upadającego wydawnictwa i to upadającego w zawrotnym tempie. Zacząłem jednak czytać komentarze pod wpisem pana Castle i okazuje się, że diagnoza o rychłym upadku wydawnictwa byłaby błędna. Podobne historie zdarzały się bowiem już innym i to od dłuższego czasu. W facebookowych komentarzach pojawiło się kilka istotnych głosów. Pod postem wypowiedzieli się m.in. Łukasz Radecki, który powiedział, że on i Robert Cichowlas mieli z Franciszkiem Lekim te same problemy i słyszeli te same kłamstwa. Oraz Wojtek Gunia, który powiedział, że jest zasmucony, ale nie zaskoczony. Dodał, że wiedza o tym, że Wideograf nie wypłaca autorom pieniędzy w terminie, jest powszechna. Oraz, że zna kilku autorów, którzy zostali przez Wideograf wydani, ale żadnego, któremu uczciwie by zapłacono. Wspomniał też, że nikt, włącznie z prawnikami, sądami i agencjami zbierającymi długi, nie ma pomysłu, jak odzyskać należne pieniądze. Potem zaczęło się robić jeszcze ciekawiej, bo zacząłem sobie krążyć po profilach ludzi, którzy się wypowiadali. Na profilu Michała Stonawskiego pojawił się post, w którym wspomina on, że już kilka lat temu wielu autorów skarżyło się, że Wideograf nie płaci. Pod postem wywiązała się ciekawa rozmowa, z której wnioski są wyjątkowo smutne, i nie ukrywam, nieco żałosny, ale do tego przejdziemy za chwilę. Teraz zajmijmy się komentarzami, które się tam pojawiły. Agata Suchocka napisała, że jest to wydawca, który podpisał z nią umowę na 5 tomów, po czym odprawił po 2, bo nie potrafili tego sprzedać. Z tantiem dostała grosze, a na odchodne kilka pudeł jej własnych książek. Wspomina też, że po jej rozstaniu z wydawnictwem w podobny sposób potraktowało ono inną autorkę. Osobna informacja o całej sprawie pojawiła się też na profilu Wojtka Guni, gdzie w zasadzie powtórzył on to samo, co w swoim poście pod wpisem Morta Castle. Padło jednak jedno zdanie, które chciałbym, żeby wybrzmiało mocno, głośno i nie ukrywajmy, bardzo smutno. Przyzwyczailiśmy się, że polskich autorów można bezkarnie jebać na hajsie, nie płacić albo przedstawiać z dupy wyjęte zestawienia sprzedaży. Bo Polak Polakowi hieną, a polski pisarz jest w zasadzie bezbronny. I to, że polski pisarz jest w zasadzie bezbronny, to jest kurwa dramat. I na tym zakończę tę wiadomość. Mógłbym szukać i drążyć dalej, ale gdzie mnie linki nie poniosą, tam widzę, że to w zasadzie nie jest nowość, że sprawa znana jest od lat. I dopiero teraz, po latach, kiedy oszukany został autor zagraniczny, sprawa nabiera nowego smrodu. Bo polski pisarz jest w zasadzie bezbronny. Dostępny jest e-book z opowiadaniami nominowanymi do nagrody imienia Janusza A. Zajdla.
e-book, co warto podkreślić, jest darmowy. Obie te wiadomości składają się na bardzo radosną nowinę. Nie ma bowiem nikogo, kto mógłby narzekać na darmowe i dobre opowiadania. A wiem, że są dobre, bo dwóm z nich poświęcam teraz sporo czasu, ale więcej szczegółów niebawem. Link macie w opisie. Okruchy. Magazyn Biały Kruk podzielił się z nami zapowiedzią numeru specjalnego na rok 2023. Będzie to numer redakcyjny, czyli numer z tekstami osób, które zwykle zajmują się poprawianiem cudzych tekstów, a nie pisaniem własnych. I nie ukrywam, że pomysł całkiem mi się podoba. Ciekawe, co z niego wyjdzie. Z innych rzeczy natomiast, to na facebookowym profilu Białego Kruka pojawiła się ankieta dotycząca magazynu. Jeśli jego dobro leży Wam na sercu, to warto wziąć w niej udział. Wydawnictwo Pulp Books wystartowało z inicjatywą Pogotowia Pisarskiego, serią transmisji na żywo prowadzonych przez Jakuba Ćwieka. W ich trakcie, jak wynika z nazwy, uczestnicy będą mogli zadawać pytania dotyczące procesu pisania. Pierwsza transmisja odbędzie się już 1 sierpnia o godzinie 20. O datach kolejnych edycji na razie nic nie wiadomo, ale spodziewam się, że będą co jakiś czas wracać. To szalenie chodliwy temat. W tym roku nie odbędą się Gliwickie Dni Fantastyki. Oświadczenie o takim właśnie przekazie pojawiło się na internetowym fanpage'u Smoka Gliwika, stronie, której organizatorzy używali do komunikacji. Jako wyjaśnienie podano błędy decyzyjne i wywołaną nimi, niemożliwą do odrobienia, stratę czasu. Organizatorzy wyrazili też chęć stworzenia kolejnej edycji wydarzenia, choć bez obietnic i konkretów co do jej terminu. Cóż, szkoda, ale to dobrze, że zainteresowani dowiedzieli się teraz, a nie na kilka dni przed wydarzeniem. Wystartowała strona solarpunk.pl, zawierająca zbiór polskich tekstów na temat tego ruchu. Wygląda na to, że jest to jednoosobowy projekt. Zamieszczam jednak informacje o nim, bo to zwyczajnie ciekawa rzecz. Poza tym, w czasach tak ponurych jak te, w których przyszło nam istnieć, solarpunk może być ciekawą odskocznią. Link, jak pewnie się spodziewacie, znajdziecie w opisie. Serwistor.com obchodzi swoje 15 urodziny. Z tego powodu postanowili obdarować nas naprawdę ciekawą antologią. Oczywiście anglojęzyczną. Lista autorów jest długa, a ich nazwiska powinny coś mówić wszystkim fanom fantastyki i science fiction. W efekcie antologia liczy sobie 700 stron z niewielkim hakiem. Cóż mogę powiedzieć? Jeśli ktoś włada językiem angielskim, to nie może takiej okazji przegapić. Nie wierzę bowiem, żeby znalazł się ktoś, komu nic z proponowanych tekstów by się nie spodobało. Bo rozstrzał gatunków i stylów jest bardzo wyraźny. Co ja Wam zresztą będę mówił? Pobierajcie i sprawdźcie sami. Link w opisie. Zapowiedzi. Wyjątkowo przyjemna wiadomość dla fanów świata malazańskiej Księgi Poległych. Wydawnictwo MAG zapowiedziało wydanie Nocy Noży autorstwa Ayana Camerona Esselmonta. W twardej oprawie i z oryginalną grafiką na okładce. Ba, wydawnictwo napisało nawet, że tę serię wydadzą do końca. I jeżeli to prawda, to mamy ogromny powód do świętowania. Osobiście nie mogę się doczekać. Choć temperuję nieco oczekiwania, to w końcu MAG. Tam plany zmieniają się bardzo dynamicznie. Dostępny jest już trailer drugiego sezonu Koła Czasu. Na tym w sumie mógłbym zakończyć tego newsa. Trailer wygląda tak, że ani się czepiać, ani zachwycać. Sam pierwszy sezon też nie zrobił dobrego wrażenia. Fani książki byli zawiedzeni i rozczarowani, a ludzie tacy jak ja, którzy książek nie znali, byli tylko rozczarowani. To powiedziawszy, link macie w opisie. W sieci dostępny jest wideotrailer najnowszej powieści Rafała Kosika Cyberpunk 2077 Bez przypadku, osadzonej, jak łatwo się domyślić, w świecie Cyberpunka 2077. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Powergraph. Fragmenty. Dostępny jest już fragment Duszy pokrytej bliznami, mającego się niebawem ukazać 6 tomu opowieści z mekhańskiego pogranicza autorstwa Roberta M. Wegnera. Jeżeli więc podobnie jak ja czekacie z niecierpliwością,
to ta wiadomość powinna was bardzo ucieszyć. Na katedrze można przeczytać fragment Odysei Kosmicznej 2061 autorstwa Artura C. Clarke'a. Książka jest trzecią częścią cyklu Odyseja Kosmiczna. Link w opisie. W serwisie Katedra dostępny jest również fragment opowiadania Martwy Las autorstwa Jana Godwoda. Co ciekawe, jest to fragment audio w wykonaniu Andrzeja Hausnera. Opowiadanie znajdzie się w zbiorze opowiadań Wiedźmy, który ukaże się na początku września. I to już wszystko, co mam dla was w tym tygodniu. Pozdrawiam was serdecznie, do usłyszenia za tydzień. Paskud!